Czemu ja rozwinę nas ponownie w Battle Teaser w trzecim podejściu do żelaznego przyczółka? Jak mnie to wkurza już ten poziom, autentycznie. No miejmy nadzieję, że do trzech razy sztuka. Dobra, zdolności. Fala kurde wściekłości od razu. Sru! Na wszystko. No, przynajmniej jakoś obrywają. Przynajmniej jeden padł. 22 zatrucie i kolejne zatrucia. Ja się jego wykończę. 50, kurde. Libretto, na gali, by się oczyść z tej trucizny. Zabij go, proszę cię, dziękuję. No i co teraz Garrison zadaje obrażeń? 53, jakim kurde cudem. No trochę kasy, szluz, szczępki skóry. Dobra. Garrison zaczyna. 55, ładnie. Gali to samo na niego. Niestety ta kulka jest bardzo wkurzająca. Wykończ ją. Spoko, no, Garrison sam się wyleczy. Z niego akurat nie muszę się martwić, bo się leczy 28 po skończonej walce. Więc parę walk, gdzie on słabo obrywa i już mamy w pełni wyleczonego. Zwyczajnej części. Jest skrzynka jakaś. 7 golda. No, co my tu mamy? Znowu się zamknąłem. Ciągle zapominam, czy to było 4, 3, 2, 1? No chyba nie 1, 2, 3, 4, albo 1, później 3, na końcu 2, ech. Zacząłem sobie przypominać, każdy należy użyć tylko raz. Najpierw połowa czwórki, później 1 trzecia trójki. Zaraz. Ja muszę to sobie zapisać. Najpierw połowa czwórki, czyli mamy 2. Najpierw połowa czwórki, później 1 trzecia z trójki, czyli 1. Dalej dziennik zmienia się w bezsensowną dziwaczną paplaninę. Czyli 2, 1. Dwa, jeden, cztery, trzy. O! Trafiłem. Mamy skrzyneczkę. Ruda żelaza. O! Super! Mamy jakiś dobry sprzęt. Odporności. Odo Calibretto. Bo on ma najmniej życia z nas wszystkich. Ale... O, tu jest jeszcze skrzyneczka. Tak? Nie. Nie. Ale prawie bym tego nie zauważył. Teraz... Tu jest przejście. Tu jest... Wow! Dobra. Dzień dobry. Cześć, cześć i nie to bez ruin. Miło mi. Jestem Garrison. Pień jest ogłuszony. Więc Garrison go wykończy.
Parts. Gali. Gali sam będzie wykańczył. No i co, Garrison już ma coraz więcej zdrowia. Ale to było przypadkowo, że trafiłem kombinację. Strzępki wełny, może być. Skrzyneczka. Ruda żelaza, super, właśnie tego potrzebuję. I tu mamy kolejny dziennik. Na niedoręczony list. Szefie, mam problem. Jeden strojec minął nasz patrol. Prawie dotarli do brzegu. Mogę to wytłumaczyć. Maszyna była szybka, a pilot doświadczony. Puściliśmy z nimi nasze lekkie okręty, ale ich czarodziej z jego oczu strzelał pioruny. W jednej chwili zniszczył połowę naszej floty. Weszliśmy na ich pokład, ale jeden z nich wyrżnął w pień 50 naszych, co chyba o Garrisonie mowa. Była też jakaś gówniara, miała takie świecące rękawice i niewyobrażalną moc. Sama rozwaliła pięścią na statek. Kiedy ją ostrzelaliśmy, nawet nie drgnęła, tylko się zaśmiała. Ich pojazd zastrzeliśmy nad zachodnim wybrzeżem, lecz nie było po nich ani śladu. Na pewno zginęli, prawda? Nie mogli przeżyć takiego upadku. Będziemy jednak czujni. Proszę tylko nie przesyłać tu tego kości trupa, żeby dać chłopakom nauczkę. Okej. Znaczy, żeśmy po prostu z drugiej strony się tutaj dostali. Oczywiście standardowo wszystko tutaj będziemy atakować. Dobra, to są jakieś chyba inne śluzy jeszcze. Albo i nie. A oni zaczynają. I akurat ogłuszony, pięknie. Garrison 101 jeszcze krytyk. To było śliczne. Nie lubię tego zatrucia. Będzie to czas zdjąć z Gali. Sprawne czyszczenie z Gali. Zdejmujemy truciznę. I Garrison prawdopodobnie wykończy ślus. No, ja wydam te 6 punktów, już to mniejsza. Tylko szybko wykończmy. Auć. Garrison, zabij go proszę. Jeszcze brutalne zabicie. Gra jest trudna, to muszę przyznać. Zwłaszcza jeżeli się idzie jak poszedłem ja, czy wcześniej Hati, a.k.a. Ragnarok, na brutalny poziom. No, lekko świetlany proszczek, strzępki wełny, tu mam kolejny tekst. Czyli mam drobne kłopoty. Po pierwsze, część załogi statku, który zaczęliśmy, żyje i ma się dobrze. Wrak znaleźliśmy na plaży Talon. Nie było tam jednak żadnych ciał. Jim mówi, że widział podobnych do nich ludzi przebijających się przez nasze patrole na drodze. Posłaliśmy Woka do rozdroży. Miał sprawdzić, czy tam się nie ukrywają, ale ten mięśniak żelaznobrody przegonił go na cztery wiatry. O tamtej pory nie dała znaku życia. Przysiągłbym jednak, że przez chwilę widziałem ich czarodzieja na pokładzie naszego statku. Gdy tylko go zobaczyłem, zniknął. A poza tym jeden ze statków, który ostatnio zestrzeliliśmy, był naszym pojazdem komunikacyjnym, więc pewnie nasze informacje do ciebie nie docierają, że wydaliśmy ciała. No raczej. Gdzie to będzie? I za chwilę wracam. Dobrze, wracamy. A, tutaj to jest to. Jesteśmy dwa, zostały jeszcze dwa do znalezienia. Ale coś jest. Zaczynamy części, trochę kasy. Tajemniczy sześcian emanuje energią, która się... kiedy się zbliżasz. Na jego boku wyryto inskrypcję. Niektóre skrzynie dają, a ta zabiera człowiekowi. Złap ją, jeśli dasz radę, a wzmocnienie cię czeka. Możesz umieścić w nim coś z ekwipunku, ale nie wiadomo, co stanie się później. Ha.
Interesne, no na razie nic nie mamy takiego, co mógłbym ofiarować. Ponieważ, no nic nie mam. W sumie nie, mam. To jest przedmiot. Aha. Czy mogę tego broń ofiarować? To nie. To jest, póki co jest zbyt ryzykowne. Au, 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 au. Wszystko oberwaliśmy. Zioła. A, tu jest, jeszcze jest. Kolejne dwa okręty, tym razem przybyły z południa. To, jak będę miał wszystko, przeczytamy sobie całość. Teraz na kalibretę, proszę, żebyś nas wyleczył. I wracamy do Garrisona. Dobra, zaraz tego, że tu więcej nic nie ma. Musimy iść w lewo albo w prawo. I teraz pytanie. Dobra, pójdziemy może najpierw w prawo. Jest to przejście tutaj? Tu jest przejście. Więc pójdziemy najpierw w prawo. I to jest przejście dalej. Coś mamy? Zaraz mapę podziemi. Dobra, czyli tędy też trzeba będzie musieli iść, więc ja się cofnę i pójdę tam w lewo. Dzięki znalezionej mapie podziemi, nie musi. Tu byliśmy nie tędy. Tędy. Nie musimy. Tam iść. Możemy pójść tutaj. Po prostu odwiedzimy to miejsce i się wrócimy. Łupy wojenne, dziennik pisany odręcznie premium. Poczytam, jak mówię, zbiorę wszystko. W tym miejscu warto, znaczy razem szybkiem sprawuje wartownie. Jeśli zdecydujesz się wejść, pamiętaj, stąpaj ostrożnie. Historia żelaznego przyczółka. Tutaj coś jest. Nie. Chramu doświadczenia, napisz się. Nie trafiłem. Czy mamy. Patroszczyciel jest nowym przeciwnikiem. Zwykły cios na patroszczycielu. On jest najgorszy i widzę najmocniejszy. Fala wściekłości na wszystkich. Kalibretto. Może też na wszystkich. Chuj. Jeden. Sporo, 70 obrażeń, bardzo dużo. Mało tu niestety za to kalibretto. Dobrze, ale jego towarzysze także obrywali. Boże, 30 punktów zatrucia. Serio? Dobra, jego. Miejmy nadzieję, że go wyłączymy. Ładnie. Dobra, musimy zdjąć z Gali to zatrucie. No, patrzcie, jest irytujący. Bandyta. Won. Jego także won. Został ostatni. Pójdziemy w azotek libretto. A kalibretto użyje swojej zdolności lecznie się fali na siebie.
na co Shengri Kong mnie zabił? A my go już wykończymy. Jest to troszeczkę zbyt niebezpieczny przeciwnik, żeby go tak zostawić. Ładne jest doświadczenia. I przyznam, że no, był trudny, to trudny przeciwnik. Tutaj coś jest. No, nope, tu nic nie ma. Wybrę to użyć swojej zdolności, żeby wyleczyć siebie i Gali. I mamy wszystko. Tak, dobrze mówię? Nie, nie mamy. Mamy trzy. Jeszcze brakuje. O, siema. Pamiętamy tego pana. Flaszka siły. Ale najpierw zbierzemy sobie tutaj wszystko. Dobra. Damy radę. Zobacz, czy jest ktoś w środku. Kim jesteś? Kontynuuj. A może jesteś nieumarłym? To nie pomaga. Pokaż, co potrafisz. I walczymy z nim. Ma 500 punktów życia. Oraz żądło. Ładnie, dwa razy krwawienie. To nie żądło. Cały czas atakujemy. 30 punktów krwawienia. Kolejne żądło. Myślę, że nas jakieś 44, ładnie. Za 40 punktów kolejne żądło. Calibretto, zdejmij to z Gali. Pięknie, dwa razy oberwał. I Garrison powinien go wykończyć. A, prawie. To Gali go wykończy. Mało doświadczenia za niego, ale za to pancerz paladyna mamy. Czyli boski przedmiot. Od razu garrison ekwipunek. Po jednym punkcie obrona, ale za to zyskasz całkiem potężną siłę ataku i mam pobudzenie. Generuje 5 punktów do dodania co turę. Bierzemy. Z poziomu 5 już. To wylecz nas. Cygołek jest teraz nadzwyczaj cichy. No, udało nam się w końcu pokonać tego ciecia. Otwórzmy skrzyneczki. Przynajmniej nam obrywa. Czekam go sobie na niego. Ła! Nie wiem, że on może atakować z dystansu. Ale ma trzykrotne krwawienie na sobie, więc... Dlatego formalność. Pam, nie ma. To było interesujące, że nie widziałem, że on potrafi tak strzelać. Doświadczenie.
biegniemy. Nic nie ma, nic nie ma. Jest paskuda, dobra. Opozycjonalny patroszyciel jest sam, z 6 poziomu. Co masz? O, 87, bardzo dużo. Ponad żądło. Zdolność lecznicza fala na Gali. Gali, użyj obronę. No masz rację, dziecinko, teraz zawsze mają kłopot. Kołomnone krwawienie. Cios. Niestety. 106. Bardzo dużo. Wykręć go, Calibretto, proszę cię. Niestety Calibretto mocno oberwał. Jeszcze sporo brakuje do poziomu. Zioła. Tu właśnie mam skrzyneczkę. Fajnie, ruda żelaza. No i w ogóle mam teleport odkryty. Teraz mam tylko, że jeszcze 3 razy może użyć swojej zdolności. Trochę mnie to tam boli. Więc nie mam zamiaru tego używać. To sprawdzaliśmy? Tak. Zatem wychodzimy stąd. Udajemy się teraz na południe. Nadal nie ma żadnego ekwipunku, żeby móc poświęcić. Ponieważ tu nikt nie może zmusić broń. A nie chcę ryzykować, no bo to jest tylko zapis i wyjście. Nie ma takiego, wiecie, z samoistnego zapisu. Czy ja coś w ogóle mam? Mała flaszka leczenia. Calibretto, wypij ją sobie, chociaż żeby mieć troszeczkę zdrowia. Myślałem, że może wiecie, to nam coś da, a tu nic. Trzy pająki i 2 zabójców. Co? Fala wściekłości? Cios na pająka. Dziesięć podwójne zatrucie. Ładnie. Galin na niego. Calibretto, weź Garrisona. Dobrze to zrobiłem, tak to już bym miał 5. Coś, jak ja ich nienawidzę z tych ich atakami. Wykończmy tych pajaców, bo mnie zaczyna wkurzać. No, jeszcze jedna taka walka i będziemy mieli kolejny poziom. Krzyż Golda, tutaj coś jeszcze jest. Spokój, kolejny wpis. Au. Au, podwójny. Nie wiesz, że to najlepiej.
Garrison jest teraz lepiej leczony. Przegięte zatrucie. 60 od razu. Chyba Garrison się wściekł. Żeby kurde durnie nie tyle zadawał. Ale po tym powinniśmy mieć kolejny poziom. Tak mi się wydaje. Galię, wykręć go. Czyli Garrison ma 8 poziom. I w tym miejscu podziękuję wam za uwagę. Trzymajcie do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hej, cześć, pa!